Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym filmie z cyklu Twój jednoślad zanim zepsujesz. Jak widzicie, dzisiaj mamy do naprawy skuter z silnikiem dwusuwowym, który jest opisany symbolem handlowym 1PE40QMB. Moi drodzy, skuter przyjechał do mnie od klienta, który u mnie zawsze serwisuje, z racji tego, że miałem mnóstwo pracy i zajęte wszystkie terminy w sezonie 2018, w lato, no niestety był zmuszony pojechać do innego serwisu, który coś tam wymieniał, no i teraz ten skuter nie jeździ tak, jak jeździł, kiedy wyjechał ode mnie. Mogę powiedzieć, że z właścicielem tego skutera zaprzyjaźniłem się, mogę to tak nazwać, bo to jest naprawdę bardzo fajny, sympatyczny człowiek, przede wszystkim spokojny i cierpliwy, także pozdrowienia dla Leszka. No i Leszek mi to napisał, co ja mam tutaj zrobić. 1. Ustawić cały napęd. Hamulec tylny jest bardzo słaby, kiedyś był zupełnie inny. Serwis w... i tutaj wypikamy. Wymienił szczęki na nowe, ale dalej jest do dupy. To są słowa kolegi. Zrobić, żeby było dobrze. 3. Sprawdzić stan wału w silniku. 4. Sprawdzić mocowanie tylnego koła oraz koła. Raz się odkręciła nakrętka, która podobno nie miała prawa się odkręcić. Jak stwierdził serwis w... I znowu tutaj wykropkujemy. I nie mam pewności, jak jest teraz. 5. Skrzypi zawieszenie podczas jazdy. Instalacja elektryczna. 6. Instalacja elektryczna przy hamowaniu lub włączaniu kierunkowskazów światła mijania wyraźnie przygasa. Dekiel od akumulatora został u mnie w garażu. No i bardzo fajnie, prawidłowo. Nie będę musiał się martwić, że przypadkiem coś mi się zgubiło. Moi drodzy, ja Wam pokażę, co z tym skuterem jest, bo ja już mniej więcej wiem, co jest z tym skuterem. Wiem, czego oczekują ode mnie klienci, czego oczekują w ogóle klienci w skuterze, od skutera, żeby był pierwsze to na pewno szybki, drugie to na pewno zrywny, a trzecie, no żeby był sprawny, no zawsze tak samo, prawda? Więc ja staram się robić zawsze tak, żeby klient był zadowolony, żeby wszystko było ok. Ja Wam teraz zademonstruję, moi drodzy, co z tym skuterem się dzieje, ponieważ ten napęd, który jest tutaj teraz zrobiony, jest bardzo, bardzo, bardzo tępy. Ja to tak nazwam tępy, bo inaczej tego nie potrafię nazwać. Także uruchomię silnik i zobaczycie sobie, jak to mniej więcej wygląda. Moi drodzy, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dźwięk, który będzie teraz generował ten silnik podczas startu, żebyście zapamiętali, ewentualnie wróćcie sobie do filmu tutaj z tego momentu, jak będę to pokazywał, a porównajcie potem ten start i dźwięk silnika już po naprawie tego napędu. Zatem przystępuję teraz do testów. No nie będę jechał, bo jest lodowisko u mnie za drzwiami, za oknem, także jest masakra. Ja pokażę teraz mniej więcej, jak to wygląda i będziecie mogli się do tego jakoś może odnieść. To jest oczywiście 50 skuter, także nic tu nie było przerabiane. Słyszycie? Ja to przytrzymam na hamulcu teraz. Silnik bardzo nisko startuje. Zdążyliście zauważyć i usłyszeć, ten silnik bardzo nisko startuje, moi drodzy, więc no, ewidentnie jest to wina źle wyregulowanego napędu. Zaraz, ten super alarm musi się tutaj zawsze odezwać. Także silnik startuje około 2,5 do 3000 obrotów, co jest naprawdę niskim momentem obrotowym, jeśli chodzi o te silniki, bo taka 50 sobie nie poradzi pod górkę. Z racji tego, że Leszek waży trochę więcej niż ja, a lubi bardzo ten skuter i ten skuter naprawdę potrafi z nim dobrze jechać. Tu jest fajny nawet licznik, ja Wam zaraz pokażę. No w kilometrach na godzinę to tu pokazuje 140. No super, ja nie wiem, skąd oni taki licznik tutaj wzięli w tym modelu, moi drodzy, ale takich osiągów chyba tutaj nie osiągniemy. No nie wiem, może by się udało, jakbyśmy tam stunigowali, może jakbyśmy wsadzili do silnika jakieś 15 000 zł, to może by się
Oczywiście mówię w częściach, to może by się udało, słuchajcie. Więc tak jak wcześniej powiedziałem, ten skuter bardzo fajnie jeździ i nawet z Leszkiem ten skuter potrafi rozwijać niezłe prędkości. Myślę, że to blisko 70 km na godzinę licznikowe. Myślę, że nawet więcej będzie, bo te liczniki, jak wiecie, one trochę zaniżają. Niektóre zawyżają, ale GPS, jak go kiedyś mierzyłem, to on 7 dych z palcem w dupie, że tak brzydko powiem, jechał. Ja ważę 80 kg ponad, 85 i naprawdę ten silnik potrafił lecieć. Dobra, ja wrzucę go teraz na podnośnik, zobaczymy jak wyglądają rolki wariatora, jak wygląda pasek napędowy, jak wyglądają sprężyny sprzęgła odśrodkowego. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która, ja Wam powiem, po wyjeździe z serwisu, po wymianie układu napędowego nie powinno mieć w ogóle miejsca, moim zdaniem, ponieważ silnik jest elementem, który cały powinien w całości kompletnie dobrze pracować, każdy jego element, czy to jest starter nożny, czy to jest gaźnik, czy cokolwiek. Zobaczcie, jak wraca ta dźwignia rozruszczyka. Ja nie wiem, czy ktoś jest ślepy, czy ktoś nie chce tego zrobić, czy ktoś jest złośliwy. Ja tak tylko domniemywam. Nie myślcie, że ja na kogoś tam ganię, ale dla mnie jest to niezrozumiałe. Otwierając przekładnię, pokrywę przekładni CVT, nie sprawdzając stanu zębatek trybów rozrusznika nożnego, ponieważ to jest element, który jest nam potrzebny, on musi być sprawny, no on jest sprawny, no ale zobaczcie, no jak ono skakuje, no to dla mnie to nie jest skończona ani dobrze zrobiona robota. Trzeba to rozebrać, wyczyścić, nasmarować. Doliczmy sobie jakiś pieniądz, moi drodzy, jeśli jakiś serwis ogląda, a czasem to pomija. Nawet jeśli on jest dobrze wraca, rozłóżcie to, wyczyśćcie. Najważniejszym aspektem jest ta grzechotka. Ja Wam zaraz pokażę, który to jest element. Rozłóżcie to, doliczcie sobie, nie wiem, jakąś tam kwotę klientowi za tą robotę. Będziecie pierwsze wiedzieli, że to jest zrobione, że klient do Was nie wróci i nie powie Wam, słuchaj, ale Ty mi to spier... Już jest zgrzyt. Już w Google'ach mamy negatywne opinie, już nasza firma, czy nasz serwis, czy cokolwiek, nasza praca już jest, że tak powiem, nisko oceniana. Wytłumaczyć klientowi, dlaczego, po co to zrobiłem, dlaczego ta dopłata. Jak się to wytłumaczy klientowi, moi drodzy, ja zaś się rozgadałem, nie? Jak zawsze, jak się to klientowi wytłumaczy, dlaczego, po co i czemu, no to klient wtedy będzie wiedział, aha, no dobra, najważniejsze, żeby klient wiedział, co się dzieje z jego pojazdem, co my tam robimy i dlaczego my to robimy, chociaż nam tego nie zgłaszał. To potem będzie skutkowało na przyszłość. Padnie nam akumulator, będzie grzechotka tak sucha, że nawet nie wysunie się bardzo i nie zazębi o koronkę na wariatorze, no i już silnika nie odpalimy. A to jest nasz jedyny awaryjny układ rozruchu silnika. Dobra, ja zdejmuję ten dekiel i pokażę Wam, o co chodzi w tym starterze nożnym już przy okazji. I popatrzcie teraz na tą pokrywę, na starter nożny, moi drodzy. Wszystko jest suche jak pieprz. Zobaczcie, ja sobie odwrócę monitor, żebym mógł widzieć, co Wam pokazuję. Zobaczcie, ta grzechotka smaru nie widziała, ohoho. Ostatni raz ten skuter był u mnie na przeglądzie przekładni 2 lata temu, gdzie robiłem cały napęd. Coś tam się stało, pasek się zerwał czy coś. Zaraz Wam pokażę, co tu jest zrobione, już to widzę. Szlag mnie trafia, jak ludzie są niedouczeni, więc ten serwis, który poznaje ten skuter, moi drodzy, radzę pooglądać moich filmów. Nie jestem mega wybitnym mechanikiem, moi drodzy, jak każdy, bo każdy jest omylny, ale staram się robić moją robotę dobrze. Wiem, co potrzebuje mój klient. No i zawsze jak klient wie, że jest zadowolony i wraca do mnie naprawdę jeszcze raz. Czasem jest tak, że jaka cena, taka usługa, aczkolwiek u nas w kraju to się troszeczkę zmienia, bo jeśli usługa jest tania, to znaczy, że jest do dupy. No niestety, nie zawsze tak jest. Czasem ludzie kasują tak potężne pieniądze za naprawę części silnika, że to głowa boli. Pokażę jeszcze Wam, wracając do startera, że to tutaj wszystko dobrze wraca, jest ok, nie trzeba tego smarować, ale najważniejszą sprawą jest ta grzechotka, która tutaj nie widziała smaru już jakiś czas.
Więc ja bym takiego skutera pojazdu nie wypuścił z tak niedziałającym, nieprawidłowo działającym starterem nożnym. Dobra, kwestia układu napędowego. Moi drodzy, pamiętacie film, w którym jest regulacja układu napędowego? Jest to chyba Zip Simply, jak się nie mylę. Zatartym silnikiem też jakiś serwis tam wymieniał tłok z cylindrem i wymienił tłok cylinder, ale dyszy nie wymienił, silnik się zatarł. Jest film o układzie napędowym, o regulacji układu napędowego i ja pokazuję film, jak powinien prawidłowo być założony pasek, moi drodzy. Zobaczcie, jak jest założony ten pasek. Pasek powinien być równo tutaj z zewnętrzną częścią korektora momentu obrotowego. Te dwa przeciwtalerze, które ściskają pasek, nazywają się korektor, jest to nazwa prawidłowa, korektor momentu obrotowego. Koreguje moment obrotowy podczas jazdy silnika. Drugą sprawą, tego nie widać tutaj, nie zobaczycie, ale pasek napędowy jest tak ściśnięty, że jest nad tuleją jakieś 2 cm, potrafię tam włożyć pasek. Nie wiem, moi drodzy, kto tak robi, ale dla mnie to jest kompletny brak doświadczenia, brak kompetencji jakiejkolwiek, moi drodzy. Ja wiem, że jeśli to zrobi sobie ktoś w domu, kto nie ma o tym pojęcia, no to wiadomo, nie ma skąd się nauczyć. Dlatego też po to są moje filmy i mój kanał. Jest po to, żeby pokazać ludziom, jak w prosty sposób i nawet fachowy można to sobie zrobić. Dużo ludzi mnie tutaj hejtuje, ale ja to mam, powiem wam bezczelnie powiem, mam to głęboko w dupie, bo ktoś, kto ma pusty kanał i nie ma jednej subskrypcji, nawet mojego kanału, nawet żadnego, jest tylko założony kanał, żeby dodać głupi komentarz, no to dla mnie to nie jest żaden autorytet. Jeśli napisze do mnie ktoś, kto naprawdę robi takie rzeczy na potęgę i zrobił, nie wiem, ja już w 10 lat zrobiłem, żeby was nie skłamać, z 10 tysięcy takich skuterów, bo tych skuterów naprawdę dużo się naprawia, to wtedy mogę z taką osobą porozmawiać, więc myślę, że moje doświadczenie jest tutaj na dosyć wysokim poziomie. Skromnie mówiąc, oczywiście nie ma lepszych, nie ma gorszych, ludzie są równi moim zdaniem, tylko niektórym brak doświadczenia, zdrowego rozsądku i troszeczkę rozumu w głowie, oleju przede wszystkim, bo trzeba na coś popatrzeć, zobaczyć, jak to działa i ktoś, kto jest bardzo kumaty, będzie wiedział, że to jest źle zrobione. Dobra, moi drodzy, do czego dążę? Ja teraz odkręcę wariator, odkręcę dzwon sprzęgła z korektora momentu obrotowego, zdejmiemy to, zobaczymy, jakie tutaj są rolki założone, jakie są sprężyny na sprzęgle, ponieważ z tego, co wiem, to sprzęgło tutaj było wymieniane, był wymieniany pasek napędowy. No i zobaczymy, będziemy widzieli, co dalej nam tutaj wyjdzie. Mam to odkręcone, moi drodzy, postawiłem tak ten pojazd, żeby było tutaj więcej widać, ponieważ tu światło mam słabe, doświetlacz mi się zepsuł, muszę naprawić. Zawsze pamiętajcie, żeby przy okazji już sprawdzić stan tej koronki startera nożnego, jeśli te końcówki są okrągłe, te są akurat jeszcze ok. Wymieniamy od razu, bo będą problemy z odpaleniem silnika na starter nożny. Zdejmiemy przeciwtalerz wariatora. Oczywiście standardowy błąd, jak zawsze na całym świecie chyba, bo dzwonią też do mnie ludzie z różnych krajów, moi drodzy, piszą maile. Piszą z Holandii, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, nawet z Kanady, Włochy do mnie piszą, jeśli chodzi o właśnie takie zachowanie pojazdu. W tych wszystkich przypadkach jest brak tutaj specjalnej podkładki, która dystansuje nam ten wariator, żeby ten pasek po prostu leżał sobie na tulei. Siłą rzeczy wygląda na to, że ta tuleja jest teraz za krótka, więc no, te podkładki trzeba tu uzupełnić, prawda, moi drodzy? Ok, zdejmę pasek. Nie wiem, czy zważę rolki, moi drodzy, uszkodziła mi się waga. Pasek 788 17x28. Sprawdzimy sobie stan rolek, moi drodzy. Jak wyglądają rolki? Widzę, że ten wariator chyba tutaj. Rolki są. No to są rolki, które ja kiedyś założyłem. Ten wariator jest stary, moi drodzy. Jeśli był wymieniany i ktoś powiedział klientowi, że wymieniał, to nie wymieniał. Ważną rzeczą jeszcze jest to, żeby sprawdzić, moi drodzy, luz tej tulei. Ta tuleja nie może mieć większego luzu niż pół milimetra. Tutaj jest znikomy ten luz, więc jest ok.
Warto tą tuleję czasem wyczyścić, czasem zawsze. Tak co 2-3 tysiące kilometrów taki serwis przekładni sobie róbcie. Ja to powtarzam już po raz kolejny, kiedy nagrywam film odnoszący się do przekładni CVT automatycznej. Wyczyścić ten sworzeń, lekko przelecieć, tylko leciutko naprawdę smarem, żeby ten smar nie zalegał, żeby to miało jakikolwiek poślizg. Słuchajcie, z rozrusznika elektrycznego i sprzęgła kierunkowego nie będę ruszał, z racji tego, że tu wszystko ładnie pracuje, prawidłowo. Przejdziemy teraz sobie do dzwona i całego sprzęgła odśrodkowego. Podkładeczka tutaj z tej strony. Tu mamy dzwon oczywiście. Dzwon został stary. Sprzęgło zostało wymienione na nowe. Oczywiście ze standardowymi sprężynami, bo to nie są sprężyny, które ja wymieniałem, i zobaczcie co się dzieje. Normalnie ręką te sprężyny sobie naciągnę. Po założeniu sprężyn czerwonych, sportowych, nie ma to mieć prawa racji bytu w ogóle. Korektor momentu obrotowego sprawdzamy w ten sposób, moi drodzy, czy jest sprawny. Naciągamy sobie, za blisko kamery jestem. Bierzemy sobie w dwie ręce, ja już to tłumaczyłem, dam niżej kamerę. Bierzemy w dwie ręce, naciągamy leciutko to, ten talerz, i naprzemiennie ręką naciskamy. Jeśli ten przeciwtalerz tutaj, ten docisk ma luz większy niż milimetr, to jest do wymiany. Powiem wam dlaczego. Jak wiecie, wszystko tutaj jest zrobione tak, że wygląda to na stożek. Moi drodzy, jest to do stożka zrobione i pasek też jest przystosowany do tego, że do stożka. Tak to musi leżeć. Jeśli ten przeciwtalerz będzie się odkształcał podczas jazdy, pasek będzie miał tendencję do obślizgiwania się, no i co za tym idzie, będzie tutaj za wysoka temperatura, ten pasek się rozwulkanizuje. Czasem ludzie mówią, proszę pana, urywają mi się paski. No to ja pytam klienta, proszę pana, jak panu się urwał ten pasek? No jest pasek, jakieś same druty wyszły, te same szmaty. Mówię, a czy panu się ten urwał pasek, że jakby go ktoś rozerwał? No nie, po prostu mówi, urywa mi się pasek, przyjadę, wymienię nowy pasek, przejeżdżam 3 km, pasek się urywa. Mówię, proszę pana, ja panu sprzedam nowy pasek, jeszcze wrócę do tego urywania paska. Raz w życiu się spotkałem, że pasek się tak urwał. Uwierzcie mi, pasek się nigdy tak nie rwie. Rozwinie się, rozwulkanizuje się tylko dlatego, że uszkodzony mamy układ napędowy, to znaczy albo luz na tulei wariatora, tutaj, albo luz na tym przeciwtalerzu tutaj, na docisku korektora momentu obrotowego. Ja mówię, proszę pana, ja panu ten pasek sprzedam, tylko mam od razu prośbę. Proszę nie mieć pretensji, że ten pasek się panu znowu urwie, bo on się panu urwie. Już mu tłumaczę, bo wiecie, no przez 20 lat jak się to samo robi, to już wie się, co jest przyczyną danej usterki, prawda? Także zalecam zawsze klientowi przyjazd do mnie, bo klienci wymieniają paski i te paski po prostu zakładają, jadą, rwą się i potem coś mi pan cholera za pasek sprzedał, panie, coś mi pan za gówno sprzedał, bo on mi się zaś urwał. Żeby pasek mógł się ułożyć teraz według tego, jak on ma być prawidłowo, moi drodzy, możemy w tym momencie, jak już mamy wszystko skręcone, uruchomić silnik, wtedy pasek się ustawi na swoją pozycję, tak jak powinno to wyglądać. Jak widzimy, tutaj jeszcze ten pasek nie jest do końca tak, jak powinien być. Zobaczcie. Super alarm, który po uszach idzie. Jak widzicie, jeszcze pasek troszeczkę jest tutaj w środku, w korektorze momentu obrotowego, a tutaj jeszcze jest w powietrzu, więc ewidentnie jest za krótka tuleja na wariatorze. Ja spróbuję coś z tym zrobić. Rozbiorę to jeszcze raz i sprawdzę, co tam się dzieje. Moi drodzy, ewidentnie ta tuleja jakby była za krótka, moi kochani. Ja wam powiem, co ja robię w takim wypadku, ponieważ ten pasek nie może w ten sposób wyglądać. Zakładam tutaj pod ten, żeby było widać, pod ten dekiel docisku kolejną podkładkę, która pasuje tutaj średnicą na wieloklin. Zakładam tą podkładkę, która nam troszeczkę nieznacznie wydłuży jeszcze ten sworzeń. Dociskam to sworzeniem i w ten oto sposób zakładam na wał korbowy.
I teraz już mamy troszeczkę dłuższą tą tę tuleję. O, chyba nie z tej strony, muszę pokazać z tej strony. Wydłuża nam się ta tuleja automatycznie. Teraz z powrotem założę ten pasek. Oczywiście przy wykorzystaniu też tej podkładki. Ona tutaj musi być. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, prawda? Super ten alarm, nie? Też to taki zamontuję do auta. Wkurza niemożliwie. Dobra, wracając do tej całej roboty, moi drodzy. Jak widzicie, pasek mamy teraz prawidłowo tutaj, w tym miejscu, tak? Z tym, że to nie jest ten pasek, moi kochani. Tu jest stary pasek, który oczywiście był za krótki do tego modelu. Ktoś go tam na siłę wcisnął i tak to jechało, jak jechało. Ja Wam powiem dlaczego. Co zrobiłem, że to teraz wszystko pasuje na nowym pasku. Pasek nie jest 788, tylko 792. Poza tym spod wariatora tę podkładkę musiałem niestety wyciągnąć, ponieważ koronka startera nożnego nie zazębiała się o wieloklin wału, więc nie mogliśmy tego tak zostawić, ponieważ ktoś by raz kopnął i to mogłoby się pod wpływem tej siły odkręcić, prawda? Mamy jedną podkładkę pod torem momentu obrotowego. Pasek napędowy leży nam ładnie na tulejce. Już tutaj silnik odpalałem. Pasek na korektorze momentu obrotowego jest z samego tyłu. Jest wszystko w najlepszym porządku, moi drodzy. Więc jak widzicie, wiedza, doświadczenie i upartość, upór przede wszystkim człowieka i chęć do dojścia do tego, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Jakieś popatrzenie na to, zrozumienie tego układu napędowego powoduje potem to, że zaczynamy to rozumieć. Jak to rozumiemy, robimy to dobrze, moi drodzy. Więc wszyscy, którzy robicie takie napędy, róbcie to w ten sposób, a będzie dobrze. Powiem Wam tak, w 95% przypadków, nawet w nowych, niektórych modelach, marki nie wymienię, bo nie mogę, nie ma tych podkładek, moi drodzy. Niektórzy wyciągają te podkładki, twierdząc, że to jest blokada. Największa głupota, jaką możecie powiedzieć. No. Ten pasek, ja Wam pokażę, on i tak się wypiętrza z podkładką na samą górę wariatora, więc zobaczycie, jak to tu wygląda. To nie jest blokada. Teraz zrobię Wam zoom, odpalę silnik i zobaczycie, że ten pasek będzie szedł na samą górę wariatora. Z podkładką oczywiście. To jest moment, do którego ten pasek powinien pracować. Nie może pójść troszeczkę wyżej, moi drodzy, bo może być tak, że zacznie go za chwilę. Poczekajcie, no bo ten alarm to mnie zabije. Że może gdzieś tutaj bokiem zacząć pracować, jeśli jest za wysoko i będzie go cięło. Więc tutaj ten moment jest najbardziej prawidłowy. Mnie zostało tylko jeszcze nasmarować ten starter nożny wewnątrz przekładnie. Będę to składał oczywiście i zaraz sprawdzimy, jak to wygląda może nie podczas jazdy, bo jechać tym nie będę miał gdzie, ale jak to wygląda po prostu, jak wygląda start tego skutera tutaj, jeśli go postawimy na posadzkę. Starter nożny, moi drodzy, wyczyszczony, nasmarowany. Zobaczcie, jak ładnie odstartuje. Jest to jak najbardziej prawidłowe. Jeszcze zostało nam tutaj parę robót do zrobienia, ale to już nie będę o tym filmu kręcił. Chciałem wytłumaczyć problem tej przekładni, dlaczego tak się dzieje, że skuter na starcie jest mułowaty, a potem dopiero się rozkręca, rozpędza i fajnie jedzie. Moi drodzy, teraz będzie test na posadzce, jak ten skuter będzie nam startował. Moi drodzy, właśnie przyszedł czas na test tego napędu. Jak pamiętacie, jak startował ten skuter wcześniej, to cofnijcie sobie film, albo Wam to pokażę. A zobaczcie, jak ten skuter startuje teraz. Przedtem startował od 3000, teraz od 4000. Zobaczcie. Nie ma tu miejsca, ale naprawdę. Teraz Wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Ale to nie chciałbym, żebyście powiedzieli, że ja katuję pojazd od klientów. Zaobserwujcie tylne koło.
niewielkim kosztem nakładów finansowych doprowadziliśmy tę przekładnię, moi kochani, do tego, że pracuje prawidłowo. Nie wiem, czy mnie widać w kamerze. Widać mnie. Głowę mi ucięło, sorry. Bo chciałbym tak jakoś normalnie to powiedzieć. Niewielkim kosztem nakładów finansowych udało się ten skuter doprowadzić, żeby startował na proste i pod górę jak należy. Jak widzicie, moc jest naprawdę spora, bo nie da się go utrzymać, tego skutera. Moi drodzy, koszt takiego zabiegu to jest pasek Daiko 85 zł dobrej jakości, sprężyny 25, no i plus moja robota tego daje takie efekty. Także no, napęd, wyregulowanie napędu jest teraz prawidłowe. Silnik pracuje prawidłowo. Ja myślę, że ten film się Wam przydał i przyda na przyszłość wszystkim, którzy mają problem właśnie tak tutaj opisany, że silnik po prostu ma słabą moc przy starcie i tak dalej, i tak dalej. Także moi kochani, no, jeśli Wam się film podobał, proszę o lajki, łapki w górę, jeśli nie, to w dół oczywiście. Jeśli czegoś nie wiecie, pod filmem macie maila, na którego możecie pisać w sprawie problemów z Waszymi pojazdami. Jeśli je macie, postaram się w miarę możliwości odpisywać wszystkim, chociaż czasu jest mało, a pracy bardzo dużo. Poświęcam na to niestety popołudnia i wieczory. To wszyscy wiedzą, ci, którym odpisałem, o której godzinie odpisuję, często czasami pierwsza w nocy, moi kochani. Jeśli potrzebujecie części, link do sklepu macie pod filmem na dole. Tak samo adres mailowy pomoc@sklep-części.pl. Zapraszam też na naszą stronę internetową naszego serwisu, oczywiście też na nasz fanpage na Facebooku, chociaż tego tak nie reklamuję. Jest tam też grupa utworzona, motocyklowa nasza. Wrzucę tam link, żeby był, może ktoś będzie chciał tam dołączyć do tej grupy, też tam koledzy piszą. Staram się jakoś brać udział w tym wszystkim, no, żeby wszędzie wszystkim odpisywać, to po prostu życia by mi brakło. Także mam jeszcze życie swoje i rodzinę. Moi kochani, podsumowując, jeśli Wam się podobał film, łapki w górę. Jeśli chcecie, żebyście dostawali jakieś informacje na temat nowości na moim kanale, subskrybujcie mój kanał. I oczywiście nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, żebyście dostawali te powiadomienia. To by było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, no i zapraszam do oglądania następnych filmów. Pamiętacie, jak czytałem kartkę i było napisane, że odkręcało się koło? Zobaczcie, dlaczego to koło się odkręcało. I to koło jest dociągnięte, ale w dalszym ciągu jest luźne. Zobaczcie, zastosowano nakrętkę fabryczną samokontrującą, bo taka to jest, ale nie jest wkręcona do końca. Ja to odkręcę i teraz zobaczycie, co tam można zobaczyć. Jak naprawiałem serwisy w Polsce. Serwis, który to ogląda, proponuje, żeby to obejrzał, co zrobił. Kolega i klient Leszek na pewno tego nie robił, bo nie ma tendencji do grzebania. Znam człowieka już parę lat i jest naprawdę uczciwym człowiekiem, który na pewno nie kłamie. Zobaczcie. Czego tutaj brakuje Waszym zdaniem? Moi drodzy, w zleceniu było napisane, że serwis i tu wykropkujemy, wymieniał szczęki hamulcowe. Ale jak wymieniał szczęki hamulcowe, to jakiś debil, kompletny idiota nie założył tutaj tulejki dystansującej, która dystansuje łożysko z nakrętką. Jak dobrze się przyjrzeć, ja Wam tutaj zrobię zooma na to. Jak dobrze się przyjrzeć, nakrętka, może za ostre światło, o. Nakrętka, wezmę sobie wskaźnik przede wszystkim, żeby Wam to pokazać. Nakrętka nie dociska łożyska do całego koła, tylko dokręca się do momentu, gdzie kończy się oś. Widzicie to? Widzicie to. Powinna tu być zastosowana większa tuleja, która nachodzi na oś i dopiero
nakrętka dociska całość do przekładni. Przecież ten człowiek mógł się, moi drodzy, zabić. Drugą sprawą jest to, że to koło cały czas było trzymane, ale tylko przez siłę sztywności tego wahacza tutaj, który ma amortyzator zawieszony. I całe szczęście, że ten wahacz tutaj był, bo no koło by nie wypadło, ale dostałby luzu. Wieloklin na kole by się wypracował, no i koło, i felga cała do wymiany. Moi drodzy, także widzicie, no ja nie chcę, żebyście mnie źle odbierali, naprawdę. Tylko to widzicie, to jest niekompetencja innych serwisów, które po prostu mają w dupie bezpieczeństwo klienta, albo to robił jakiś naprawdę młodzian, który po prostu szybko robił, mało mu płacili, bo ja podejrzewam, jaka płaca, taka praca, moi kochani. Także nie mam takiej tulei, musiałbym tutaj coś wykombinować, poszukam w swoich zbiorach, postaram się to jakoś naprawić w międzyczasie. Chciałem wam tylko to pokazać, jaka fuszera tutaj została zrobiona. Ktoś dwie podkładki, dwie nakrętki założył, jedną i drugą, żeby się to nie odkręcało, ale koło w dalszym ciągu było luźne, bo gdyby to, tak jak mówię, ruszyć, to wszystko jest luźne. Okej, no tu jest tuleja tylko jedna, która powinna być i nic poza tym, także moi kochani, to by było już teraz chyba na tyle. Moi drodzy, po rozebraniu wszystko się wyjaśniło. Przepraszam za szczerość, ale jakiś skończony idiota i debil założył taką podkładkę, która w ogóle nie spełniała swojej funkcji, a koło było luźne. Poza tym pod kołem tutaj, pod tą tuleją, która powinna być z zewnętrznej strony, jeszcze była założona podkładka, ponieważ tuleja z tej strony zawsze jest dłuższa. Więc zgubił ktoś tą tuleję i założył tą z tamtej strony i podkładkę, żeby to wszystko sobie wyrównać. Ja taką tuleję już dorobiłem, nie mam niestety, a w hurtowni czekamy ją na dostawę. Bieżnia łożyska z tej strony założę i będzie wszystko ok. Oczywiście z rdzy muszę wyczyścić tutaj tą oś, żeby to wszystko ładnie tutaj leżało. Zamontuję taką tuleję na jednej nakrętce, tak jak ma być fabrycznie, i będzie ok.